słowo życia konsekrowanego, drodzy rycerze Kolumba, umiłowani bracia i siostry. Chrześcijanie pierwszych wieków zachęcali siebie do uczestnictwa w Eucharystii takimi oto słowami. Pójdźmy po życie, po pomoc, po miłość, po świętość. A nam dzisiaj w czasie tej mszy świętej towarzyszą słowa, którymi Kościół modli się, ilekroć zwraca się bezpośrednio do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką mszcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Ta modlitwa zwraca naszą uwagę na żywą i tajemniczą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, która jest ośrodkiem i sensem naszej wiary. To dzięki tej obecności Jezusa pośród nas przywołujemy zbawczą mękę Jego, której owocem jest dla nas zbawienie, czyli ciągłe zapewnienie, iż w domu Ojca jest mieszkań wiele. Tak wiele, że każdy, kto tylko zapragnie, może tam odnaleźć dla siebie miejsce błogosławionej wieczności. Ta modlitwa przypomina nam również o powołaniu, jakie każdy chrześcijanin otrzymał od Boga, który wybrał nas do wiary, a mianowicie o świadectwie, poprzez które inni mają trafić do wspólnoty wierzących. To dzięki wierze w żywą i prawdziwą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie ołtarza stajemy się Jego przyjaciółmi. Pochodzący ze Szwajcarii biskup Józef Hassler, kiedy pracował jeszcze jako wikariusz w Genewie, lubił spędzać długie chwile w kościele na adoracji Najświętszego Sakramentu. Pewnego wieczoru, po dłuższej modlitwie i głębokim ukłonie przed tabernakulum, obszedł jak zwykle cały kościół, aby sprawdzić, czy drzwi są pozamykane. Przechodząc boczną nawą obok konfesjonału, usłyszał jakiś podejrzany szmer. Podszedł więc bliżej i ku swojemu zaskoczeniu zobaczył w konfesjonale siedzącą kobietę. Co pani tutaj robi o tak późnej porze? Zapytał. W odpowiedzi usłyszał: jestem protestantką. W okresie Wielkiego Postu głosił ksiądz kazania o rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Brałam w nich udział, ale miałam wątpliwości, czy sam kaznodzieja wierzy w to, co głosi. Dlatego szukałam okazji, aby zobaczyć, jak się ksiądz modli w samotności bez światła. Pragnęłam wiedzieć, jak zachowuje się wobec Eucharystii chrześcijanin, który wierzy w rzeczywistą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Teraz zobaczyłam na własne oczy i uwierzyłam. Ta kobieta uwierzyła w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii, obserwując modlącego się przed tabernakulum kapłana. Uwierzyła w obecność Jezusa, gdyż zobaczyła, że głoszone słowo na ambonie nie jest tylko wymogiem stawianym parafianem, ale jest codziennością życia dla tego, który głosi naukę i zachęca, aby uwierzyć i upaść na kolana przed rzeczywistą obecnością Syna Bożego w Najświętszym Sakramencie. Zatem dzisiejsza uroczystość jest świadectwem naszej wiary w obecność Boga pośród swego ludu. Dlatego gromadzimy się w świątyniach, aby składać dziękczynienie za to, że mamy Boga pośród nas. Dlatego i my jesteśmy dzisiaj przy Jezusie ukrytym dla nas pod postaciami chleba i wina, aby dać świadectwo wiary.
Dlatego też wyjdziemy na ulicę i zatrzymując się przy czterech ołtarzach, będziemy głosić Ewangelię, słowo życia i z wielkim szacunkiem będziemy spoglądać na monstrancję kryjącą w sobie prawdziwe ciało Zbawiciela. A upadając na kolana, wyrazimy w tej postawie nasze przekonanie, że czynimy to przed świętym Panem Zastępów, którego chwały pełna jest ziemia i niebiosa. Wyjdziemy na zewnątrz, aby podzielić się radością obecności Boga pośród swego ludu, bowiem przy ołtarzu Eucharystii jest miejsce dla każdego. Dzieje się tak dlatego, że Kościół to wspólnota otwarta wszystkich ludzi. I dlatego dajemy temu świadectwo, zapraszając wszystkich, aby przyłączyli do nas i odkryli swoje miejsce w wieczerni. Dlatego wołamy za psalmistą. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczy? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Zatem niech będzie uwielbione imię Pana w Twoim i moim życiu, w Twojej i mojej wierze, w Twoim i moim świadectwie wiary. Ulubleni braty i sestry, początek jej prysutności stał się w Wielkiej Czwartek, kiedy Chrystus zaprosił swoich uczniów na paschalną wieczerzę, jaka była tradycyjną dla ich wiry. Oni думали, że to będzie zwyczajna pascha, jaką oni wже не один раз святкували в своєму житті. Однак все було інакше. W Górnicy zakończyła się stara tradycja i rozpoczęła się nowa, że bez symboli, a z napełnionej dziejsnej i realnej obecności Spasiciela, jaki napredodni swojej muki wziął swoje świętej ruki chlip, przełamał go i skazał: «Беріть і їжте, це моє тіло». Nakazajcie nam robity tak i powtórywaty na wspomnień pro nią. Bóg długo i terplacze opływał Boży lud na przyjmiatia Eucharystii. Rozpoczął se jeszcze od czasu Abrahama, cього muża wiry, jaki zustrił tajemniczego Melchizedeka, jaki sklał pod jasną żertwę za perełowu sliwa i wyna. Це була єдина і неповторна жертва, яка стала предвісником жертви Христа. Приготуванням до Євхаристії була манна, ця незвична їжа, яка врятувала народ Першого Союзу від голодної смерті в пустелі і допомогла дійти до обіцяної землі. Потім, коли надійшов той, який був очікуванням народів, та сповнення обітниць, приготуванням стала подія нагодування 5 хлібами величезної 50-ї громади голодних людей, які після цього чуда захотіли обрати Ісуса царем, сподіваючись, що Він назавжди розв'яже всі проблеми з харчами. Ця ухворія закінчила се дуже швидко. Коли Христос, пригадуючи про це розмноження хліба, сказав про іншу їжу: «Тіло моє, їжа правдива». Наскільки люди були здивовані такими словами, свідчить їхня відповідь. Як він може дати своє тіло їсти? Це було таким дивним, що багато людей казало: «Жорстока ця мова, хто її може слухати?» Тоді багато відійшло від Ісуса і вже не ходило з ним. Ісус не затримував нікого, адже вони були вільними людьми. А для тих, які залишилися, Він зробив істину про цей хліб і впевненим екзаменом віри, питаючи: «Чи й ви хочете відійти?»
Od nagłony ustanny Svetoho Petra odpowiedzieli: Gospody, do kogo i Ty nam? Chcesz u Tebe słowa wiecznego życia. I same cia dowira dopomogła im doczekaty się uczasti paschalnej żertwi, ostatniej wieczerzy i pierwszego świętego przyczastia tych, jaki byli wierni. A сьогодні це саме ми є тими щасливими, блаженними, які маємо ласку причастя і хочемо свідчити про це перед людьми, звіщаючи, що цей білий хліб – це наш Бог, це наша істина, це наша надія на вічне життя і врешті це і наше життя. Кохані браття і сестри, dziękuję, że wraz z Wami mogę dzisiaj wyznać wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Dziękując, proszę Was o modlitwę w intencji pokoju i zaprzestania wojny, która na naszych oczach niesie śmierć, kalectwo i zniszczenie. Ona jest prawdziwym cierpieniem dotykającym tysiące rodzin, dziesiątki miast i wiosek. Ona rujnuje dorobek ludzkiego życia. Dlatego proszę Was o modlitwę, bo to jest jedyna broń, która nie zabija ani nie rani, lecz zwycięża zło, pokonując je dobrym. Niech Święty Bóg zachowa nas od głodu, ognia i wojny. Klękając przed Najświętszym Sakramentem, my grzeszni ośmielamy się o to prosić, ufając, że nasza wiara jest tak mocna, iż zostaniemy wysłuchani. Amen. Wierzę w jednego Boga.